Cześć, dzisiaj bitwa na WZ-132. Bitwa zagrana w Plutonie z kłapouchym i z kapciem. Wiem, co sobie myślicie, ale oni mnie do tego zmusili. Ja nie chciałem, naprawdę. Nie chciałem grać w Plutonie. Tym bardziej z artylerią. I tym bardziej w trybie szturm. Przecież ja tego szturmu nie rozumiem. Kompletnie nie gram 2,5 roku. Szturm. I od razu kolegów się zapytałem, gdzie mam jechać. Mówię, mapę jako tako znam, ale nie wiem, gdzie te czołgi w tym trybie pojawiają się, gdzie kampią, gdzie są miejscówki zwyczajowo wykorzystywane. Także poradzono mi, żebym jechał na lewo. No to właśnie się tutaj wybrałem. Także wybieram się w krzaczki, tuż za Bulldoga. Jest T-49, ale się schował i mój strzał nie przyniósł rezultatu. Podjeżdża również kłapouchy. Ja go trącam. On tutaj mnie zaczął wyzywać od nubów i w ogóle, że jeszcze raz go dotknę, to w ogóle pożałuję. Także groził mi. Groźby karalne. Skoro nasi podjeżdżają, więc jako light, jako scout muszę się wybrać do przodu. Nie mogę być gorszy od jakiegoś tam centka i T-54. I w związku z tym, zresztą widziałem to gdzieś tam już, gdzieś już na filmikach widziałem, że tak tutaj w tym trybie raczej się podjeżdża właśnie tutaj gdzieś w okolicach z tej skałki. I tak właśnie zrobiłem. Jest T-34, przebijam go, spokojnie, kapeć coś tam mówi, że on do takich słabych strzelów nie będzie, z celów nie będzie strzelał, on poczeka na coś grubszego, nie będzie się bawił w jakieś tam, wiadomo, jakieś takie ogryzki jak kłapouchy. Kłapouchy tutaj jakoś tam bulldogiem się zajmuje, zamiast się zająć czymś poważnym, nie jakiś niepoważny taki gracz. Ja tutaj poważnie podchodzę do gry i próbuję przebić ISA-3 z amunicji zwykłej od przodu. No to takie nie do końca udane było. Dostaję darmową pestkę od T-34, ale chciałem koniecznie przeskoczyć na tą stronę. Właśnie po to, żeby wspomóc atak na tej flance, żeby objechać przeciwnika. Nie bić się z nim od czoła. Zająć się chociażby tym ISM-3. W końcu on teraz jest osaczony, więc jest szansa, żeby go skończyć. I to właśnie czynię. Do tego też nie zawracam gdzieś tam w lewo na tą ścieżkę rozwoju, tylko zajeżdżam od tyłu całkiem. Stąd będę miał zasłonę, bicie. Na 1 HP zostawiłem T-32. Jest również E5. Dalej na zwykłej amunicji. I to jest też ten problem, bo E5 chyba ustawiona przodem. Nie chcę zmieniać na Golda. Zresztą teraz mało co widzę. Jest IS-7. Udało się go przebić. Może jeszcze raz. Może go postawię. No tak każdy próbuje coś tutaj zrobić. Jest 8-6. 6 minut 20 sekund do końca bitwy. Tym razem jestem na czele. Wyświetla się ISU-152. Kłapouchy krzyczą, że uważaj, ściągnie cię na hita, bla bla i takie tam inne. Najpierw musi trafić. Wystrzelił. Nieudanie. Jeszcze uda mi się, zanim przeładuję, pakować mu kolejny pocisk. Tak jest. Chowam się do rzeczki. Bułę przyjmuje T-54. A skoro tak, to ja mogę sobie wyjechać. Kolejny strzał oddać. I jeszcze jeden na wykończenie. Na pewno zdążę. Udało się. 9-7. No i tutaj mamy także
Został kapeć, kłapouchy gdzieś tam zginął, mówił, że ma już dosyć. I teraz od przodu IS-4. Ładuje hita. To chyba oczywiste. Oczywiste również jest to, że IS-4 nawet na... bywa hitoodporny. Zjeżdżam w bok, bo wiem, że przeciwnik będzie starał się bronić kapa. I zaczyna się dojenie. Z hita trafiam, gąskuję go. Próbuję właśnie go trzymać cały czas na gęsi, po to, żeby artyleria wykończyła. Teraz się nie udało. Nie udało się strzelić z damage'em. Znowu. Wiadomo, to są hity, to nie ma tak łatwo. Nie każdy hit wejdzie w gąsienicę. Musi być to strzał precyzyjny gdzieś tam pomiędzy. Jeszcze parę hitów zostało. Zmieniam na apeki. Może będzie lepiej. Może nie będę musiał tak precyzyjnie mierzyć. Ale tak, ale to wtedy muszę mierzyć w kółko napędowe. Jest również kawulec. Jednak IS-4 jest groźniejszy. Mną się nikt nie interesuje. Jak widać, na tym szturmie można jednak w sprzyjających okolicznościach bezkarnie natuć sporo damage'u. I właśnie tak robię. Nawet w tej chwili za tej zasłony krzaków chyba się nawet, nie wiem, nie świecę. Także mnie to pasuje. Przeciwnik bokiem. O, szkoda, że to nie wyszło. Jeszcze IS-8. Szukam przestrzału. Niestety nasi skapowali. No niestety bardzo. Także przejdźmy do wyników. Masterka nie wpadła, wpadła tylko pierwsza klasa. W sumie nawet chyba dobrze, że nasi skapowali tą bazę, bo jednak przeciwnik miał... To nie było takie oczywiste, że wygramy, chociaż niby mieliśmy cięższe maszyny, ale nasze maszyny ciężkie, jak widać, jakieś nieogarnięte. Zobaczcie, ile damage'u zdobyły w tej bitwie. Tylko 75 z tej pozostałej czwórki oprócz mnie coś osiągnął. Także mogło być ciężko. I osiągnąłem 3848 damage'u, 1253 expa, 794 asysty. Troszeczkę się przyczyniłem do tego zwycięstwa. Także nie było tak źle, chociaż do szturmu nie zamierzam wracać jak na razie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.